Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a także gadający przez telefon Korle, a że ja niestety nie mogę czekać, skoro czas leci, to musiałem zacząć odcinek dzisiaj sam, ale Korle zaraz dołączy, jak skończy gadać. Słuchajcie, to jest właśnie to miejsce, o którym mówiliśmy na ostatnim odcinku, czyli no, jakiś rodzaj tej policji. NFZ tutaj nie leczy z problemów zdrowotnych, leczy natomiast z problemów. To pytanie właśnie, jak ich leczy? Czy w ogóle leczy jakiekolwiek problemy? Jest szansa, że żadnych problemów nie leczy, ale no, stróże prawa tutaj chyba. Wydaje mi się, że spędzają czas, ale widzicie też moje przeciążenie. Więc czy tego chcę, czy nie? Aż w mordę. Ogłuszony zostałem. Dobra. Mam 2 punkty do rozdania, bardzo dobrze. Drzwi odblokowane. Jestem tutaj sam niestety, ale... No, mam nadzieję, że Korle zaraz wróci. Ale nawet jak wróci, to co mi z tego, skoro ja tutaj mam... Jest bardzo daleko ode mnie. Dobra. Ktoś tam mordę piłuje na mnie, ale ja sobie to zjem. Więc... tu zeżrę i co? I biegnę chyba w takim wypadku do domu, bo tutaj nie ma co na razie zwiedzać. To jest zbyt niebezpiecznie. Ty już nagrywasz? Nie. Tak, nagrywam właśnie. Dzień dobry, witam. Możesz się przywitać. Dzień dobry, ja mam kolejny telefon jeszcze. A to nie, jak to... Nocy dobra. Można nagrywać? No. Można, bo przecież czas leci, a ty poszedłeś gadać. A tu są 2 żygacze. Jo, coś tam wybuchło. Dobra, bo ja wiem, że to te... Zauważyłem na tych, kurczę, na filmach. Na montażu widziałem, że potrafi ten wybuchnąć, kurczę, ten kwasowy typ. I on ostatnio nam urąbał bardzo mocno podczas hordy dach. Dobra, cyk. Okej. Okay. No, to jak widzicie, przeciążony maksymalnie, chociaż myślę, że są rzeczy, których nie potrzebujemy. Na przykład to mi zawala niepotrzebnie miejsce. Po co mi nawłoć? Co tu jeszcze z takiego shitowego? Po co mi to w ogóle, nie? To są takie rzeczy, które są absolutnie zbędne. No, ale mamy w ogóle dużo różnych dziwnych rzeczy, więc teraz... No cóż, teraz Korle będzie mógł wrócić, bo ja wsiadam na motorynkę i jadę do domu, ale no właśnie, może po drodze zobaczymy jeszcze kawałek świata, bo no zwiedziłem tutaj ten... To miasto i tylko szpital wydawał się takim elementem charakterystycznym. Coffee shed. A może jest miejsce, gdzie można zdobyć trochę kawy. Na przykład. Water Tower 3. Może jest jakaś misja na... Może jest jakaś misja na wodę. Dzień dobry, również Korle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wreszcie. Tak zacząłeś sam, ja myślałem, że na spokojnie po nocy sobie zaczniemy. A wiesz, że czas leci, a ty poszedłeś rozmawiać przez telefon, to jak ja miałem to przerwać? Nawet nie mogłem zatrzymać czasu, no to musiałem niestety lecieć. Z gry wyjść, wyrzucić mnie czy ja? No tak, tak. A potem będzie drama, wiesz, że wyrzucił mnie z gry. Znalazłem oponę, więc ciesz się. Mam dodatkową oponę na jakieś przyszłe samochody. Ja muszę jedzenie znaleźć. Gdzie to jakieś boczy się zrzucałeś? Właśnie zaczynaliśmy wycięcie, więc widzimy się, aż wrócę do domu. Chyba, że jeszcze będę miał farta Myślałem, że mam do ciebie lecieć jeszcze. Nie, wracam do domu, bo mam przeciążenie maksymalne, a ciebie nie ma, nawet nie ma jak tego podrzucać. Zobaczę, czy mi się uda spieńka zdobyć. Ten. Nie zdobyłem spieńka miodu, ale mam 3 miody przy sobie w razie czego. Dobra, to do domu i widzimy się już przy porządkach, a raczej następnego dnia, bo porządki będą też oznaczać, że coś tam musimy porobić w nocy. No słuchajcie, dojechałem do domu na oparach. 3% paliwa mi zostało, także dość sporo to żre jednak paliwska, dziadostwo. Więc taka ciekawostka. Czy ty pozbierałeś z naszych kolektorów, czy nie pozbierałeś z naszych kolektorów? Nie, nie zbierałem jeszcze. Czyli kolektory zostawione same sobie. Bardzo ładnie. Bo tu już wracamy z wycięcia, tak? No tak, no przecież gadam z tobą. Kurczę, no to co? Bo ja tutaj wysyłam informacje jeszcze. Ja nie przyzwyczajony jestem, że tak po nocy tyle rzeczy się dzieje. Nie? No widzisz? Dobrze, dobrze. Czy to chwilowe wycięcie, tylko chwilowy powrót. Zbieram wodę. To ja pójdę zalać paliwko. Zalaj paliwko i sobie i mi, jeżeli możesz w ogóle, bo jestem ciekawy, czy możesz wrzucić do mojej motorynki. Zaraz, siema. Zobaczysz. Twoja, przytrzymaj. Wiesz co mogę chyba dodać? No to spoko. Zalane, proszę bardzo. Dziękuję. Do pełna. Do pełna. I u mnie też dolej paliwa, no i cyk. I 2 pełne. Milion rzeczy do uporządkowania jest teraz. O ja pierdzielę, ile tego zawsze jest. Cała masa. Najprzyjemniejsza część powrotu do domu. Tak.
zwalanie tego wszystkiego. Mnie bardziej zależy, czy my mamy dużo takich rzeczy, które no niepotrzebnie już nawet podnosimy, nie? Bo podnosi się wszystko, ale już... Wiesz co, no ja wyrzucam jakieś tam trawy, czy jakieś nasiona bez sensu. Mhm. To takie rzeczy zrzucam. Miodek możesz wyrzucić bez sensu, jak masz gdzieś tam. A po co ci miod? Po co no? Modyfikację ci oddaję do wody. Eliksir wiedzy dziadunia mam odblokowany, słuchaj. Na to, że to tamte żywność robiłem. 66 również poziom robienia pancerzy. Ergonomiczny uchwyt. Aha, to jest do sprzedania, bo ja to mam już przeczytane. To pewnie też wywaliłeś, bo sprzedane, tak? Do sprzedania. Jakiś ergonomiczny uchwyt. Pewnie tak. Się zrobi. No słuchajcie, tutaj powoli sobie robimy rzeczy, przepalamy i tak dalej, ale teraz no, patrzę sobie... 20 minut otwiera handlarz swe wrota. Teraz jedziemy do handlarza też, ale teraz... Tu jest modyfikacja, którą polecaliście, czyli neutralizator promieniowania i musiałbym to rzeczywiście czymś zastąpić, bo na razie mam... Chyba, że kij będę mógł zrobić na wyższym poziomie. Zobaczymy, czy mogę robić kij baseballowy na wyższym poziomie? Mogę? Mogę już na trzecim. Mam... Pytanie, czy to dodaje mi kolejny slot? Jak to się dowiedzieć? A mamy tylko jeden taki mod, czy dwa może? Mamy trzy nawet, więc spoko. O! Tylko ja się zastanawiam po prostu, czy... No chyba zrobię po prostu to i zobaczymy, czy na trzecim poziomie mam już więcej miejsca na modyfikacje, bo tego gra nie mówi jakoś. Betoniarkę miałem zrobić w ogóle, tak by the way, żeby zacząć robić cement, umacniać nasze bazy jeszcze mocniej. Ale to wszystko, nie da się wszystkiego zrobić naraz niestety. Tu mam przygotowane rzeczy do sprzedawania w razie czego, tak, skóry. I dużo kutego żelaza jest potrzeba, żeby to zrobić. No to zaryzykujemy. Zobaczymy. Widzę, że dzień wstaje powoli. No już 5 minut, więc powoli, powoli też idę to do to jedź sobie już skuterkiem jak coś. Podjadę, właśnie, skuterkiem podjadę. Jedź, jedź, a 6 ja drzew ściętych, z żadnego miód nie wypadł, więc to chyba jakoś inaczej ta umiejętność działa. No. Albo jest coś zbagowane, no bo jak mówisz, no. Że ani razu ci się jeszcze nie udało. No a od czasu, kiedy mam tę umiejętność, to myślę, że co najmniej 30 drzew padło z 30, no. No właśnie, i co jest grane w takim wypadku? No. Co jest grane? Możemy robić łuski, śruty, końcówki pocisków, ale... No jak ja to mam tę swoją... Kurczę, dobrze byłoby tę strzelbę zrobić lepszą. Tylko, że no ja muszę znajdować te książki na strzelby, a one mi tak nie wypadają za bardzo. No wiesz, może handlarz da ci pakiet książek. Może mi daj, tak fajnie byłoby strzelby. Do oddania teraz. Mam, no. Mam. Neutralizator tak, ale chciałem zrobić co? Bo tu się przetapia na przykład mosiąc, jak widzicie, także można dorzucić jeszcze trochę, nie wiem, tego metalu. Mamy go dużo, to niech to żelazo tam się też przetapia. Póki tu siedzimy, chyba się jedzenie skończyło robić, więc można wyłączyć. Dzień dobry, ja jestem u handlarza. A wziąłeś zobaczysz sobie mi jajka moje rzeczy. Z bekonem? Nie, nie, nie brałem jeszcze nic. Później okay. Będę wracał, daleko nie jest, ale... Dobra. Jest, są te da rzeczy, się? Zachował. No, no to całe szczęście. To całe szczęście. Ale dalej nie wiem co brać, bo dalej bieda, bo tak, pakiet jedzenie bez sensu. Lampka na hełm bez sensu, laska dynamitu raczej niepotrzebna, jest pakiet mody walki wręcz, no mi się nie przyda, pakiet mody walki dystansowej, no tylko to. Tylko pakiet to. Mody? Co? Walki dystansowej. W sensie, że to jest mody? Modyfikacje są, tak? Tak. Pewnie, no biorę dystansowe, zobaczę co wyjdzie. No dobrze, bierz. Nieważne, już misję na trzecim poziomie mogę nam odpalić. No to jakoś możesz odpalić, żebyśmy zobaczyli sobie niebawem, a ja tu sprawdzę jeszcze umiejętności, bo mam dwie mi wpadły chyba, dwa punkty. Uuu, no idealnie, kurka, co? Tłumik mi wypadł. O, chciałeś tłumik chyba. Tłumik wypadł, no luneta razy 4 miałem i 20% szansy na okulawienie dwunożnego celu. Okulawienie? Okulawienie, no, okula. Co? Na 9 i na 10 punkt, na 10 poziomie trzeba 3 punktów, żeby podnieść? Oja. Jakie to jest wszystko drogie teraz, jakbym chciał to wszystko no. Pousprawniać. Oja. Tak siła sobie myślę, jakbym chciał pistolet jakiś lepszy. A na czym ja stoję z pistoletami? Tu sobie usprawnię. To potrzebuje siły na poziomie 10. Ja, dobra, to sztygar co ma wygar jedzie teraz, dobra. Też trzeba to sobie pousprawniać. Zaraz do ciebie dojeżdżam do handlarza, tylko tu kończę. Lepszy pistolet potrafię zrobić, to czemu ja biegam z tym podstawowym? Ale musisz kontrolować jeszcze 50 sekund, zanim no. kij lepszy powstanie. Zobaczymy, czy będę mógł faktycznie się coś tam zmienić. I baseballowy. No tu mamy, widzicie, dużo takich różnych śmieciuchów, ale chcemy sobie zachować po jednej sztuce wszystkiego, bo a nóż będzie nam potrzebne, to może w ramach czekania mi są potrzebne buty Rangera.
Buty rolnika komandosa. Nie mamy takich butów zrobionych, jeszcze szybko zrobię buty. Tylko teraz ranger to jest co po polsku? Leśnik? Nie. Buty leśnika to miało być? Łowca tak, jakiś, tak, myśl? Tak, tak, leśnik. Ranger to leśnik. No dobra, no ma to jakiś sens. To sobie szybciutko zrobię. A, miałem to włączyć, prawda, miałem tu włączyć jeszcze produkcję kutego żelaza. Zróbmy tak z 50 sztuk tego kutego, niech się wyrabia, bo to się przyda. Tak, a ja szybko zrobię... O, się właśnie kute kończy, a ja szybko zrobię jeszcze to i mam jeszcze 4. Mam nadzieję, że zrobiłem zapas tych modyfikacji. Mamy 3, no niewiarygodne, no. Wiesz, co możemy sobie kupić do domu z fajnych rzeczy? No. Automat sprzedający. I byśmy co, mogli sobie napoje w domu to będziesz brać? Robić, tak? No, super. Może idzie zarobić, a może idzie na tym zarobić, że komuś się sprzedaje. Może. No dobra, mogę. Już. Bo butę leśnika mogę zrobić, co średni pancerz, ale nie przeszkadza. On ma po prostu zwiększa maksymalną wytrzymałość i to mi się przyda. A na czwartym poziomie to już będzie spoko. Tylko czemu nie mogę tego zrobić? Bo prawdopodobnie potrzebuję to również warsztatu. To sobie będę musiał tego leśnika odebrać, jak już wrócimy. Wytwórz. 2 minuty? 2 sekundy się robi, to dobrze, dobra. Ale najważniejsze pytanie teraz. Czy? O. Czy? Mój kij baseballowy na poziomie 3 potrafi mieć 3 modyfikacje. Dalej ma 2 sloty. Po czym poznać? Po czym poznać? No właśnie. Ale muszę dorzucić. Chyba, że musisz już wiedzieć, co, kiedy, jak wchodzi na 3 modyfikacje, na którym poziomie, nie? Chyba tak. Zakładam, że później będzie można mieć 4 mody też nawet, tak? Na broń. No właśnie pytanie brzmi, kiedy to się zwiększa? No, pewnie lepszy tier też daje więcej slotów, tak. ale też wiem, że poziomy też to chyba zwiększają. Tak mi się wydaje. Tak, to... wraz z poziomem i raz później z tierem leci. A, no ale no właśnie, jak wyczuć... Czy jest gdzieś informacja, jak się wytwarza na przykład daną broń, że ile tam będzie slotów? No właśnie nie ma to napisane, także trochę smutek. No ale to muszę sobie wziąć w takim wypadku chyba... Wow, daje szansę ogłuszenia spowolnienia, albo... 10% szansy na powalenie wroga, nie wiem, które jest lepsze. To ciężko powiedzieć. Damy sobie szansę na ogłuszenie spowolnienie wroga, jednak, bo nie mam pojęcia... Nie mam pojęcia, jak to działa. W sensie, jaki to jest procent? Nie mam pojęcia na razie. Dobra, ale mam dzięki temu... No? Trochę zombiaków nam się kręci wokół domu. A ty do domu wróciłeś? Już tak. Dobra, wkładam nowe buty i mam teraz 180 staminy. No i to jest różnica. To już robi różnicę troszkę. Karabiny. Kurczę, no jedno czasopismo... A może gość miał na sprzedaż czasopismo o karabinach? Strzelec wyborowy. Może miał. Jeden najlepsze... i będę mógł lepszy karabin zrobić, no. Najlepsze jest to, że mam 2 modyfikacje, które są do maczug, ale no i są fajne, tylko że nie mam slotów na te rzeczy niestety, więc będę liczył na to, że w przyszłości się to zmieni. Skoro siedzisz w bazie, to dobrze, a nie tutaj. No bo części broni krótkiej, gdzie my tu mamy? Weź modyfikację mi otwórz na chwilę. Dobra. Zobacz, jakiś taki rozwalony na pół ten swój... Ten. Masz rozwalony na pół... karabin, czy nie, co to tam się dzieje, że on taki w połowie, złamany taki w połowie jest. A może tak wygląda, tak wiesz. Tak wygląda chyba, no. Dobra, wyłączam na razie piecyk. Taki się urodził. Się urodził. To trzeba posprzątać, kurczę. Lecimy, żeby nie siedzieć w bazie, żeby nie było... Już lecimy, ja dopiero co zrzuty... A, tym ale ja lecę do handlarza. No, już myślałem, że ja dopiero co do domu przyszedłem już. Dobra, lecimy. Nie ma czasu. No tak, żebyś tu nie czuł, że jest wygodniej i bez presji. No. To mam dla ciebie zadanie, pozbieraj jeszcze przed wyjazdem z kolektora wodę. To też pewnie coś zbiorę, no. A ja, o jak pięknie, pełny baczek, no miło. A jadę do handlarza i zobaczymy, co nam wypadnie. Okej, jestem u handlarza. I zobaczmy co, o kuźnia przyszłości, ale tylko jeden? Dobra, pakiet wytwarzania czasopisma wytwórcy chyba wezmę jednak. Bo jest tylko jedna kuźnia przyszłości, a może dostanę tutaj 2. O, w ten sposób taki hazard. Co ci więcej dam? No ładnie, ładnie się bawisz. Dobra, niech będzie. Ukończ i mamy tu kolejną rzecz. Ładnie się bawisz, no. Rozłupywarka drewna mam. Przygody motoryzacyjne mogę ci wziąć. Grabasz modyfikacja. I znowu, pamiętasz jak mówiłem, że ostatnio nie wylatują mi pakiety czasopism, to teraz za obie misje dostałem pakiet. A no to dobry układ. Ale mam też jakieś tworzenie moda, potrafię tworzyć mody do tych. No właśnie, bo jedna rzecz to jest to, że my mamy te mody, a z drugiej strony możemy sobie wytwarzać też mody. Czasami mamy jakieś tam książki, które pozwalają tworzyć, a nawet nie patrzyłem na crafting modów.
Może warto by je też przejrzeć, żeby zobaczyć, co tu ulepszyć. A to wpisujesz nazwę i no to, to warto, bo ja sobie akurat te mody ogarniam, tak mówisz, w ten sposób. No widzisz. Że jakby kontroluję to, co z tych modyfikacji już potrafię zrobić, jakieś tam uchwyty i tak dalej i to robię. Gdzie tu można było zobaczyć? No. Gdzie tu można było zobaczyć, słuchaj? Jaki on ma poziom? 19 dnia się asortyment będzie resetował, więc niestety nic tu nie wezmę na razie, bo nic nie jest aż tak fajne dla mnie. Bagażnik robotycznego drona? Co to jest? Zwiększa pojemność robotycznego drona, aha. Okej. No właśnie, jakieś modyfikacje chciałeś? Czy nie mówiłeś, jakąś modyfikację chcesz? Czy mi się wydawało, że chciałeś jakąś modyfikację? Książka o karabinach, czy nie ma czasem? Nie, nie ma. Nie, noże, ostre kije, wybuchowe, robotyka, rolnictwo, elektryczne pułapki. Nic takiego nie ma. Koleżanki niestety. Też dawno nie odwiedzaliśmy, bo można No, było trzeba było do niej pojechać kiedyś. To na pewno. No dobra. No, ale mam broń z tłumikiem i teraz nikt nie powie, że nie mogę strzelać, bo ty wchodzisz ze mną, to i tak tłumik jest niepotrzebny, no. bo będzie dźwięków tak. Mnóstwo. Chciałem zobaczyć, gdzie się sprawdzało, bo kiedyś pamiętam widzieliśmy, gdzie się sprawdzało poziom handlarza, jaki ma. Jak wejdziesz misji? Na misję. Jak wejdziesz na listę misji, dobra. To tam u góry nad listą. Wydaje mi się, że jeszcze jedną misję... 27 na 30, być. Czyli ta jedna misja za trzeci. Widzisz? Ta jedna misja trzeciego poziomu, gdyby się uaktywował. Nie, nie, to chyba misje trzeciego poziomu, nie wiem, czy już się nie będą liczyły osobno. Nie, no 3 punkty za nie dostajesz. Za drugi poziom 2 punkty, za pierwszy poziom 1 punkt. Że no? To tak działa? Myślałem, tak. Że to po prostu misje z danego poziomu muszą być robione. Do tej pory tak działało. Do tej pory tak działało. Czyli dobra, co, ty masz... To idę, wezmę. A to są moje krypty. Ja też wezmę sobie jakąś misję stąd, ale weź co, teraz może na zachód? A nie będziemy... Nie chcesz do tego szpitala? No chyba, nie. Że nie chcesz do szpitala. Szpital to jest pięczaszek, no proszę cię. No wejdziemy dobra, i zginiemy. Od razu. To północny zachód też będę szukał zaraz misji. Jak ja jeszcze mi... Zawsze podczas nagrania ktoś do mnie dzwoni. Do ciebie też, widzisz, w sumie. Znam ten ból. To... Tylko, że ja, wiesz, wyciszam i odzwaniam po nagraniu. Eksterminacja zainfekowanych bierzemy 800 metrów na zachód. Zobaczymy, co znajdziemy w tamtym miejscu. Dobra. Co ty na to? Też szukał czegoś na zachód, no. Dobra. A czekaj, BJ Gazdok. Czy myśmy nie brali tego kiedyś? BJ Gazdok? No to tak brzmi trochę jak te... No ale to i tak jakbyśmy na zachód jechali, to pewnie w okolice, nie? Bo to brzmi jak te... Taka farma czy coś, co tam chodziliśmy koło tego, nie? Bo jest jeszcze przywróć zasilanie znowu tylko w nocy, ale to nie będziemy czekać do nocy. A, to znowu noc. No. Znaczy to wszystko, niestety wszystkie te moje misje są bardzo blisko. To ja wezmę mimo wszystko ten zachód, żeby zobaczyć, pojedziemy na zachód i zobaczymy, co to było. Rozejrzymy się coś po okolicy, to wziąłem to. A ja wezmę coś jeszcze dalej na zachód. Dobra. Robota, poziom trzeci, północ, północny wschód. Nie ma nic na zachód, kurczę. No to cóż, to... Północ, północny wschód, północny wschód, północ, północ. Północ, północ. Wszystko północ. No i się zastanawiam, czy brać północ. To weź coś na trzecim poziomie. No mam na trzecim poziomie i mam 3 misje na północy. I a daleko? Bo wiesz, gdzie to będzie? Wiesz, gdzie to chyba będzie? Patrzę tam, gdzie się broniliśmy na pierwszym Blood Moonie. Myślisz? I tam 3 budynki, no. Jeden z 3 budynków, bo wszystko są 3 zadania na północy. Ty, ale wiesz co, ja cię pocieszę. Ja w tym miejscu, w którym mam teraz misję, nie byłem. To jest wokół tego jeziora, ale tam nawet nie odwiedziłem tego jeziora za bardzo. W ogóle mam pozbądź się zombie, 250 metrów północny wschód. To nie wiem, czy to nie jest ta wieża radiowa, co my tam byliśmy. Północny wschód, 200 ile metrów? 250. To weź coś blisko, słuchaj, pojedziemy, to ja wtedy handlarza sobie ulepszę. Jak zrobię twoją misję najpierw. No dobra, to co, północny wschód? To będzie pewnie ta wieża radiowa czy coś zakłada. Zobaczymy, bierz. To będzie Bob's Burgers and Car's Co. To nie biorę, to odrzuć. To nie. Ale to nie. Czekaj. To coś innego. Nie, mam, KZL Radio Station, to okej, to biorę. To bierz. No to przyjmij, będą 3 punkty, jest blisko. To jedziemy na twoją misję i widzimy się na miejscu. Parkuję obok zazłomowanego samochodu. Nawet się zatrzyma. I jesteśmy. No to jest tak, to jest ta wieża, którą znamy. Ale tu już nam chodzi trochę o punkt. No wiadomo, że czasem będą się te budynki powtarzać. No nie ma opcji, żeby się nie powtarzały. Poza tym teraz robimy misję. Na trzecim poziomie z tego. I jest... Pragnę przypomnieć, że tutaj były te legendarne boss fight na... twój legendarny boss fight. No tak. A co my tu mamy w okolicach? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Kurczę, może jak będzie czas, to jeszcze, słuchaj, zrobimy taką małą wyprawę. O, tylko to dałoby co? Dałoby możliwość zaliczenia 2 misji. Dobra, jedziemy. Odpalam, tak?
No to odpalaj. Nie mogę odpalać, to twoja misja przecież. Czemu? Kurde. A, no tak. Odpalone, no. Weszło, można to wpijać. Idę pierwszy. No to, ale to przynajmniej wiemy jak szukać. W sensie wiemy jak działać. To jest co? To wyczyść chyba... obszar, dobra. Tak, i będą chyba gazetki te fajne. I... Jakie to jest ciche. Jakie cichutkie, takie, no. Takie pyk, pyk, no, przyjemne, przyjemne. Ciach, 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 kurczę, jakbyś normalnie robił coś prawą ręką, nie to, co normalnie by się wydawało, że robisz. Szczepionkę jakbym walił. Uwaga, tam... No, dziwnie to brzmi. Troszeczkę. To teraz mi się ten pistolet jeszcze bardziej wkręca. Będę jeszcze bardziej tracił amunicję. To teraz wolisz pistoletem? Te krzesła? Czy nie rozkładamy? Te nie, te nie. Te nie są jakoś chyba bardzo ważne. Najważniejsze są te skórzane krzesła. No to te biurowe to daje skórę, no. Tak, czekaj. A biurowe tam było? Bo chodzi takie duże, no. Takie wiesz, skórzane, wielkie... Tak, tak, tak. No to właśnie coś takiego. No to takie tak. Gdzie to się obudziło? Tutaj, biorę. Twojej? Tutaj. I ręka mu odpadła. Tutaj jest też laseczka. Do piwnicy. Tak, ale na początku laseczka. No, no, za światłem możemy iść, żeby sprawnie poszło. Co jest? Gazetki? Tak. Kto otwiera? Ten, kto jest hostem. Czekaj. Podstawę elektryki, to dla ciebie. A, ta cała półka to jest jedna gazetka, to bierz sobie. Nie, trochę smutek. O Jezu, dwa gotowania. No co jest z tym gotowaniem? Czemu tak dużo tego gotowania? Już nie chcę tego. Ja już nie chcę. Cyk. Jasek, no patrz, jakiś... patrz jak wskoczyłem, widzisz? Bardzo ładnie. Wziąłeś sobie gazetkę z elektryki? Wziąłeś. Tak, tak. No tu w ogóle nie ma takich sekretów tu poukrywanych, jak patrzę. W tym miejscu. Wow, 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 wow. Co? Prawie spadłem. Nie, prawie spadłem do dziury. I tak na dół trzeba będzie zejść. Oj, bo stoisz, nie mogę przejść. Trochę posłuchaj. Dziękuję. Dobra, szaberek, szaberek. A, tu się na górę wchodziło, dobra. To już no, masz PTSD? Się... Tak, Jezu, misja się znowu. Chyba na górze kończyła, no to... No. Ty słuchaj, za chwilę będę miał maksa, jeśli chodzi o gotowanie. Będziesz mógł ty czytać wreszcie gotowanie, nie wiem czemu, ale mógłbyś. Szybko poszło. No co, na górę idziemy. Na szczęście zablokowane, no to jest jakaś wajcha jeszcze. Wajcha? A nie, to klucz. A to są te klucze, to... Wreszcie to zauważyłeś, tak? No. No, jak klikniesz, to otwierają ci się... Coś ci się otwiera, nie wiem z której strony. Coś się otworzyło, ale nie wiem A gdzie. Może do góry tam jest. O, tam masz jeszcze na dach wejście. Możliwe, idę pierwszy. Może. To co, teraz ja będę miał legendarną walkę? Tu exit się otworzył też, no. Dobra, jak coś to wszedłem, ale teraz się skradam, żeby można było ich zesnajpić. Będę cię wspierał. Pusto jest, chodź. Nie wiem, czy, wiesz co, oni wyszli wtedy za tych. Jest spokój. Oni ptak wyszli leci. Wtedy z tych... Ale ptaka o, to widzisz? Łatwo. Już wychodzą, 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 nie? O, faktycznie. Oj! Ptaka nie zauważyłem. Tam leży ptak? To ja go tak uderzyłem, że on tak poleciał? O kurczę. Możliwe, możliwe. Nauczyłeś go latać. Chyba. Ostatnie trzy zombiaki wyszły. I tu się gdzieś wchodziło, aha tak, tu się wchodziło od góry, dobra. Tak, tak, ale tu jeszcze mogą być sekrety w tych Tak, 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 szybach. Tak, tak. Jeszcze tu jest, wiesz co, pamiętam, że... Oho! Możesz wejść sobie na górę tym razem, ty. Tak, tam wieża taka jest. No, no, no. I tak, tam tak. Nie pamiętam, czy nie było jakiejś skrzynki czasem. Zobaczymy, co tam jest na górze, pójdziemy. No, a ja przejdę. Mam nadzieję, że nie spadnę na mordę, wchodząc na górę. O, ptak tu jest, o, w pieruny. No. Tu się nie da wejść. O, dobra, da się. Jest coś. Jezus! Ale jakaś bieda śmieci są tutaj. Ale no miały trochę mosiądzu, no to powiedzmy, że okej. Okay. Odblokowane. A to też śmieci. No my mamy chyba bonus do szukania mosiądzu, nie? Tak, ale ja mam bonus do szukania mosiądzu z tego, z rozwalania tak, kibli. Tam. I toalet. A to, pamiętasz? Rozkręcaj jak możesz. Jesteś... Kurczę, no i widzisz? Grzechotkę miał ci zrobić. Ajajaj, to muszę sobie zapisywać w tudusach, bo to zawsze... A, tu zrobimy, tu damy dusy. Radę. Grzechotkę sobie napiszę. Grzechotka. I betoniarkę miałam zrobić, kurczę. Grzechotka, betoniarka. Dzień 18, no to wiesz, że niebawem. A, no to tak. To 3 dni. Dnia spędzimy, tak? No, no, no. I będzie. Spodziewam to już, się. To już trzeba będzie, wiesz, 19 dnia to myślę, że zacznijmy budować. Jak zostanie czasu, to będziemy łazić. Jak nie zostanie, no to... Lepiej... Nie zostawić tak jak wtedy na koniec sam. Kawiarka. A w środku niespodzianka kawa. O, te skórzane, zobacz, te fotele skórzane, o, takie no, o. A, przed chwilą też podniosłem takie białe. Tylko, że bardziej się w rękach opłaca to rozkładać niż tym narzędziem do rozkładania. Tak, tak, tak. Robiliśmy też. Tak, tak, no. Chyba, że będziesz miał potem, wiesz, lepsze narzędzie, to może wtedy lepiej poleci. A właśnie, bo ja nie otworzyłem w ogóle... No jestem debil.
Nie dość, że nie otworzyłem książek od razu, to jeszcze zapomniałem sprzedać cały zestaw rzeczy. Musimy wrócić przez handlarza, jak zrobimy tę misję. Ale to wiesz, to idealnie będzie po tej misji. Bo akurat trzy punkty, no. Uważaj, coś harczy gdzieś. Idę. Zapomniałem sprzedawać rzeczy, więc no oczywiście, że zapomniałem. O, policja tam drzwi będzie rozwalał, to bardzo dobrze. A nie, my tam musimy iść? Zablokowane, nie. A nie, bo mamy wyczyścić obszar, faktycznie, to jeszcze musimy... Tylko gdzie tu było przejście, bo to jakoś było tak... A, dobra, tędy. Okej, okay, jest. Górą, górą jakoś, no. Ja już do niego idę. Dostaję po ryju. Założyłeś sobie modyfikację do tego? W końcu? Do... Na kwas? Nie. Na kwas? No właśnie. Nie, na kwas jeszcze nie. Co to jest? Dziennik łowcy, tom pierwszy. Niedźwiedzie. Niedźwiedzie potrafią być agresywne i są niezwykle żywotne. Zadawać 10% więcej obrażeń niedźwiedziom. The fuck? To weź ty to. Niedźwiedzie to w jakimś nowym biomie będą. Weź te se to. Może to. Zima. No. Może zima. No, 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 pasuje. Pasuje. Użyj, dobra. Zablokowane, zablokowane. Gdzie są jeszcze zębiaczki z oli? Tak... Spada na... Już słyszę, co to? Że gdzieś są. Spadło z dachu i zginęło od razu. Bo krzywo spadło. A to co, to tak to mi. Zainfekowana? Nie, dzika chyba się nazywa, tak? To jest dzika. Bez bossa osiedla to by było? Spokojnie. A, to jeszcze zejście na dół, spokojnie. No. Spokojnie. To jeszcze najlepsze nic przed nami. No właśnie, tak? O, a to ty? Nie wiem. Dobra, coś jakby się zarwało pod tobą. Idziesz? Na dół? Wchodzimy? Host. No ja idę, no, pytam czy idziesz za mną. No, no. Spokój jest. Całkiem spokojnie. Gdzieś coś już warczy? Jest. Jest skaczący? Dobra, leży. Dobra, ja ubiłem tych z drugiej strony. Skrzyneczkę sprawdzę narzędziową. To jest też w ogóle ta misja ma też, widzisz, w nocy wyłączanie, bo ewidentnie jest do tego przygotowana, ma te agregaty. Mhm. Zablokowane drzwi? To ciekawe, interesuje mnie, że zablokowane drzwi są tu. O, to ten skaczący. To są zablokowane. To co? Otwieram. No, otwieraj. Patrzę na górę. Co to? O, coś harknęło? Jest zatem. Dobra. Mam go. Ale się tu, kurczę, bawisz tą... No. Tym ale tłumik dałeś... Na rewolwer dałeś tłumik, tak? Tak. To... A tylko no, bo... na rewolwer mogłeś, czy możesz na dowolną broń? Chyba tak, bo to chyba była na broń krótką, no. I zapleśniały plecaczek. O! Części broni są tutaj. Pancerza, bardzo dobrze. No to jakoś dzielimy się tymi łupami, jakiś... tylko na początku o, tak. O, to jest strasznie głośno z każdej strony. Jo! Broń mnie tu! Ile skaczący, tu tego skaczący, jest? Skaczący, jest! Ale mnie żre! Skaczący. Żre mnie po nogach. Jak tego leż, gdzieś leż, masz? Leż, masz tę walkę jak chciałeś, dzikusów. No, co? Ale dalej obszar jeszcze nie wyczyszczony, a to pewnie są za zakrętem. Chodź na początku zczyśćmy, dobra, potem wrócimy, no. Tylko. No, no. Dobra, weź. Chodź zczyścimy, wtedy będziemy bez... mogli... Elementy broni. Chodź, tu jeszcze będzie pewnie co... A. Otworzyliśmy przejście. A, że wyczyścić zombiaków, tak? O to ci chodzi. Tak. Wiesz co, bo na dole nas nie było tutaj, no to dlatego. W drugą stronę jeszcze. Idziesz za mną? To ty? Wiesz co, bo ja w drugą stronę bym tylko spojrzał, czy tu nikogo nie było. To nie, spojrzyj, nie było nikogo. A ja pójdę tędy. To co, te skrzynki chcesz na koniec zostawić? Bo to tak. Są cztery skrzynki. A masz wytrychy? Mam. Bo chyba jest jedna na wytrychy, zobacz. O, tu jeszcze coś było. A, na wytrychy? No dobra, to safe mówisz, że jest, tak? No właśnie robię coś okrążenie. Tam, bo pamiętam, że chyba tutaj było, no. Jestem znowu przy skrzynkach, pójdę w drugą stronę. Tu ale poszedłeś. Tu już nic nie ma. To jest to, to jest to. Dobra. Czyli tak, tu mamy passant gas, to chyba jest to dla ciebie, bo to wiesz, gaz zakładam, że to jest benzyna. Ale tu power electronics też dla ciebie, tu też jest electronics, to są same dla ciebie skrzynki. A zobacz tam u góry jeszcze jest taka skrzyneczka, też. Czy to nie jest czasem safe, czy coś? A tutaj, a to! To faktycznie, no. To jest safe, dobra, otwieram. Mam trochę tych zapasów, zapasowych, tych, jak one się tam nazywają. Wytrychów. Wytrychów. Kurczę, no prawie się udało za pierwszym razem, powiem ci. Aha, teraz będzie pękało co chwila. Dobra, i ty otwierasz, bo ty masz też bonusy ostatnio, tak, znaleźliśmy tak, ci. Proszę bardzo, możesz. No. A też mogę? Tak, otwieraj i mów co tam czekaj, jest. Ja tylko patrzę, hydraulikę, zaawansowane ulepszenie, a też mam. To czekaj, będziesz miał gazetkę, będziesz mógł sobie przeczytać. Dobrze, dobra, to popatrzę, czy tu jeszcze coś jest. Chyba ja zaglądam. A nie. Strój koczownika się nie przyda, ale mamy tą zlewkę. Chyba szukaj o, zlewki. Mieliśmy jedno. A wiesz co? Dobra, wiesz dlaczego dobrze, że jest zlewka? Ponieważ ona była w tym trzecim. W trzecim miejscu. A, tam trzecim ognisku, zepsuło, które tak. Zostało zniszczone, więc dobra. Przyda się. Zebrałeś już z. Co, tak. Co było? Zlewka i co? Zlewka, strój koczownika, nic takiego interesującego. A, i modyfikacja chyba do łuku, ale już ją mam, że masz tam 10% szybsze naciąganie. Okay.
I tutaj widzę jakąś otwartą książeczkę, to ją też wezmę, to się ją sprzeda. Tak, tak, to. A co miałeś mi do wyrzucić? Jakieś książki, tak? Jedną książkę mam do wyrzucenia. W sumie to dwie rzeczy mogę ci wyrzucić. To będzie dla ciebie i to będzie dla ciebie. Okay, ale to mogę nosić. Dobra, odzysk. To od razu sobie przeczytam. Okej, okay, no to co? No. To musimy jeszcze gdzie musimy pójść? Musimy wyczyścić jeszcze obszar. O, no właśnie, pytanie koniec. Gdzie, ale nie wiem, czy nie, czasem nie tam, gdzie te drzwi otworzyliśmy. O, coś idzie! Otworzyliśmy. O, coś spadło. O, jak spadło. Wyszedł. Jest, wszystko. To był on! Czysto. Ale jakiś skubaniec skryty. Ostatni, no. Dobrze. Ostatni. To co, do handlarza lecimy, ta, żeby zamknąć misję i będziesz miał też już. Chyba nie ma co tutaj poziom tego szabrować na 100%. Najważniejsze były książeczki. Tak, książki mamy, jeszcze samochód sprawdzę, ale... Tutaj już chyba nie ma co się za bardzo spinać. Jak coś było, no to było. Kurczę, ciekawe to, powiem to ci, miejsce. Że te trzy czaszki to już nie robią takiego wrażenia jak kiedyś, nie? To... No ale to wiesz, no była taka tam armia mała czekająca na nas w jednym miejscu dzikusów. No, no, to tak zasadzka. Zasadzka. Nawet nie będę zrzucał chyba niczego do motocykla, tylko jedziemy. Ja mówię sobie, przejadę sobie innym miejscem, a ja przejeżdżam wiesz gdzie? Ajajaj, wspomnienia, wspomnienia. To nasza pierwsza baza obronna tutaj. Proszę bardzo, to ona. Wytrzymaliśmy tu pierwszą hordę i nawet wilki jakieś dzikie wytrzymaliśmy. No właśnie to jest ciekawe, że ten event z wilkami nam wyskoczył i już nie wyskakuje. No, bo wiesz, to jest taka chodząca horda, po prostu trafiliśmy na nią, tak jak dziśmy... Ale jakie szczęście, że akurat po Blatmunie. No, tak, idealnie, tak? A tamta trafiliśmy na hordę, tylko że na mniejszą, no, jak widziałeś. Taką, znaczy trafiliśmy no, na ludzką ja hordę. No, ta horda wilków, no, tak, 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 to tak, tylko tak raz mieliśmy. No ale pojawiły się już nowe, dość przerażające, no, nowe moby. Teraz pytanie, o Jezu, jak te skaczące na hordzie będą, to też będzie ciekawie. A no, mogą się pojawić no przecież. A ciekawe, czy one są w stanie doskoczyć do tego budynku na taką wysokość, co wiesz, teraz my mamy to wszystko. A bo on tam skacze na jakąś wysokość faktycznie, mm-hmm, to może by go mm-hmm można było, no, jakoś tutaj zachęcić. Jakoś, no, wysoka baza, tak? Tam wiem, że były też podpowiedzi, że jak najwyższą bazę trzeba budować. Ktoś tam wyliczał jakieś nawet chyba 16 bloków czy 18, żeby też krzykaczka nie dała radę zwoływać ziomków. No tam minmaksowanie, kurczę, już tu mocno wchodzi. Jak jestem na miejscu. Policzone wszystko, no. Tak. A ja wodę piję z sadzawki i też jadę na miejscu. Piję z sadzawki wodę, dobrze przypomniałeś, o wodzie też się napiję. No. Zjem sobie moje ulubione jajko puszki, z bekonem. Puszki nie dostałem żadnej. I słuchajcie, to dobrze, że przyjdziesz później, bo mogę teraz spokojnie zobaczyć też tak, tak, nagrodę tak, akurat, będziesz mógł wrócić. No i zobaczmy, czy rzeczywiście dostanę 3 punkty, bo to jest ciekawe, ale powinno tak to działać. No chyba tak, bo to tam po prostu... Zadanie oczyść obszar. Chcemy wziąć jedne bekony z jajkiem? Na pewno. No pakiet czasopism, miałbym trzeci, ojej. Trzecie bym miał. Walka w mieście, tom czwarty. Skoczek, naucz się cichego skakania i lądowania. Jednej z podstawowych technik walki w zabudowaniach. Ta technika jest kluczem do przetrwania, podczas skradania się zawsze lądujesz po cichu, chyba że otrzymujesz obrażenia. Chyba mam już to jak coś. A to ja tego nie chcę, ja zawsze na YOLO. Najmaniak technologii, naboje śrutowe do wieżyczek robotycznych, zamień tę wieżyczkę w strzelbę. Nie brzmi ciekawie. Biorę pakiet wytwarzania numer 3. I mamy to, jest! Nagrody. Yeah! Mamy poziom trzeci. Jakie mam chyba fajne, podobne, czy... podobne rzeczy, co ty, mogę co zdobyć, ja? Mogę zdobyć warsztat. Mhm. Już mamy zbudowane, ale moglibyśmy drugi za darmo mieć. No i to samo, mody walki dystansowej, mody walki wręcz. No to biorę oczywiście mody walki wręcz, tak? Wiadomo, pomocnik różnych kształtów. Sumik ci niepotrzebny. No nie. Dobra, i masz jakąś robotę, od razu jakąś weźmiemy? Aha, następnego dnia dopiero mogę. Widzisz? To ciekawe, że jestem... A nie, bo ty nie zrobiłeś a nie, to, jeszcze tej to swojej, nie była moja misja. No, dobra, no, to nie no była moja misja, jasne. Wszystko się zgadza. Dajdem. Może będzie miał coś na zachód dla mnie. Tylko czekaj, jeszcze nie gadaj z nim, bo muszę mu jeszcze sprzedać... A to wiesz co, ja będę przeglądał towar. A ty chyba nie masz nic do oddania w ogóle. Ja mam misję do oddania. Masz? Dobra. A, no tak, to samo co ja. Czekaj, to ja sprzedaję... To sprzedaję. Ojej, ale bieda, ale chyba kutą stal wezmę, bo 25 to... sztuk to jest całkiem, bo tak to... Reszta to bieda, okej. Okay. No dobrze. Co wziąłeś jakieś jeszcze robotę? Raz? Kuta stal. Kuta stal, dobrze. A, dobrze. Posłuchaj, to ja chyba zostawię sobie otwieranie książek do domu, bo może założę wtedy strój nerda i wtedy będę mógł mieć szansę jakąś minimalną... Kurczę, a jakbym zrobił ten strój nerda na poziomie czwartym? To byłoby 20% szansa na dodatkowy punkt, to już chyba by się jeszcze bardziej opłacało wtedy. Ale może nie będziemy aż tak miętali. Chyba, że znajdę super książki, które, na których mi zależy, to wtedy tak, to wtedy będę używał powoli nerda. Powoli dochodzimy do etapu.
A nie, chciałem powiedzieć, że możesz u niego usunąć misję i wziąć trzeci poziom, ale to się nie opłaca, bo to będzie te, tam, gdzie się... No, nie opłaca się tego robić w każdym razie. Nie, no wiesz, no zrobimy tę misję. Na razie szybka akcja do domu jeszcze. No. Gdzie mamy te rzeczy tutaj? A myślę, że chcesz tam na tę twoją. Chcę, ale ja chcę też wrócić do domu na chwilę, żeby zobaczyć... To jest mój. Kurde. Gdzie zostawiłeś? Wiem, że ładny, ale... Może po drugiej stronie zostawiłeś. A, cholera. W innym wejściu. No, bo wiesz, w którymś momencie musimy ruszyć z rozbudową bazy na Blood Moona, żeby znów się nie obudzić dnia 20. No to ja już myślę, że 19 dzień będzie od tego, no. 15. Też, no, albo ewentualnie 20 i 21, bo to nocka po 21, tak to. No. Ach, ja bym zaczął już 19 i słuchaj, jak zbudujemy i będzie stało, to zawsze to można sobie ten ostatni latać. Dzień na spokojnie. Dobra. Coś tam porobić, żeby, wiesz, mniej stresu, tak? Mhm. Mniej ciśnienia. O, co to stoi pod domem? To ty? To ja. To nie zombie. Dobrze. Już się przestraszyłem. Tak daleko widzę, że zatrzymujesz się od domu. Cyk. A to Clement Residence, a nie Clementine. Nie wiem, czy kiedykolwiek kiedyś może mówiłem Clementine Residence. Nie wiem już. Clementine to łatwiej zapamiętać. Zbieram sobie jeszcze wodę z kolektorów, bo jest tego sporo. No, nice. A ty, oddałem ci ten modyfikator picia z wody, tak? Picia z jeziorka. Tak. Już mogę normalnie. I co miałeś mi przypomnieć, jak wrócę do domu, żeby ci zrobić? W domu jest zombie, w szafie był! Wyjdź! No, kurczę. Jak to? No, nie, znowu się resetuje? Jak to z tej szafy wyszedł? No, z tej szafy wyskoczył. What? Ale tu wszystko jest. Jest, tu jest. Jest, czekaj. Jeszcze coś widzisz, słyszysz? Tak, jest ten... dobra, idę. Czy twój blok własności działa, bo to mieliśmy się jeszcze upewnić, mam punkt. A. Weź zobacz. A nieaktywny, o, a czemu jest zepsuty? Czyli jednak miałeś nieaktywny blok własności? Ale czemu nieaktywny? Kurczę. A, zepsułem go. No dobra, to go postaw raz jeszcze, on jest tani. Muszę, tak, no. Łopanie, a ja a jeszcze pisałem ludziom w komentarzach, że ty nie stawiałeś nigdy bloku własności, więc nie powinien ci się zresetować. Nie. Ja, no przecież to pierwsze co to tu stawiałem, kurczę. Nie stawiałeś żadnego innego bloku własności, prawda? Innego nie, ale może wtedy jak ci ta konsola wyskoczyła, to może to zresetowało blok własności. Pytanie brzmi, czy jak ja stawiam bloki własności, to może anulować twoje bloki własności, bo to teraz... Nie, raczej nie chyba. Zmienia perspektywę, to dlatego to się zaczęło tu generować. Ale to tak, no ale zobaczcie, że i tak jest dziwne. Ale jeszcze wiesz, jeszcze na odcinku u siebie widziałem granicę. Tak mi się no wydaje. Właśnie, ale co jest dziwne, że gdyby to rzeczywiście było tak, jak myślimy, to przecież tego okna by nie było, tu byłyby meble. To się zresetowało dosłownie jakąś minimalną część tylko. Czy to dlatego, że śpiwory nas chronią? Nie, no ale przy śpiworach pojawił się zombie. To też jakby... To ja już zgłupiałem, co się tutaj dzieje, ale też błędy wyskakiwały, więc już cholera wie. Wydaje, że przez ten błąd może... Możliwe. Wiesz, w którymś momencie też wychodziłem sam, może coś się wtedy stało, ale już mam aktywne blok własności. Dobrze, to powiedz mi teraz, pamiętasz, co ci miałem zrobić? Zobaczymy, czy pamiętasz, co ci miałem zrobić. A, dobra, no ten udarowy młot, czy coś do rozbiórki. Grzechotkę miałem ci zrobić, no. To już ci robię. Dobra, słuchajcie, więc tak. Mamy ogarnięte... A, tylko najlepsze, tutaj są... Kurczę, części pancerza wrzucone w złym miejscu niż powinny, bo to powinny być modyfikacje części. O właśnie, żeby nie było problemu. Co to jest to? Stopostop modyfikacja? 20% szansy okulawienia dwunożnego celu. Ciekawe. A to ja chyba tam zrzuciłem. No coś nowego, tutaj coś pierwszego. Pamiętaj sobie modyfikację na neutralizera promieniowania wziąć. Mhm. Przy okazji. Nie wiem, do której broni to dodać. Do tej, który będziesz strzelał w napromieniowanych. No nie? Właśnie, to jest problem, bo każda ma już zapełnione sloty, modyfikacje. To... Robimy sobie, proszę bardzo, na trzecim poziomie tutaj grzechotkę dla Corleja, żeby miał grzechotkę fajną, a ja tymczasem robię openingi naszych tutaj pakietów. I zaraz zobaczymy, co wylatuje. Na początku wszystko pootwieram. Jezu! Cały czas inne książki. I zobaczymy też pakiet losowych modyfikacji do walki wręcz. No tak, mam drugi drut kolczasty, mam wzmacniający uchwyt, gdy poziom zdrowia spadnie poniżej 50%, przywracany będzie jeden punkt zdrowia co 5 sekund. Jakie to jest mocarne! No. I niszczyciel bunkrów już znamy, ale to jest niezłe, to chyba to jednak zmienia. Chociaż to na hordę będzie, tylko żebym ja pamiętał, że na hordzie mam zmienić modyfikację do broni, nie? Kurde. Modyfikacje zaraz zapchają nam wszystko, ale teraz mamy książki. Niektóre książki są dla Corle, na przykład mamy dwie motoryzacyjne, pieniądze biorę, tak, haracz, właśnie jakie? Ty, można mieć maksymalnie 20 tysięcy hajsu przy sobie, to ja połowę zostawię. Już wiesz, tak? Tak, już wiem. To ja mogę drugie
10 tysięcy brać. A będzie w skrzynce. Elektryczne pułapki, chociaż kurczę, w skrzynce, wiesz co mnie zawsze to zastanawia? Czy warto trzymać w skrzynce, bo to mogę nosić przy sobie. No dobrze. Kijem, maczugą, super. Gniewne pięści, ale to i tak nic ważnego. Rolnictwo biorę, pancerz biorę. Strzelby dwie wyleciały i z hukiem to ładunek wybuchowy to miało być korle. Także ty masz w czasopismach dla siebie czytanki. Ale ja mimo wszystko, słuchaj, założę ten. Zobaczymy. Ten strój nerda na poziomie drugim. Zawsze coś, może skoro już jestem w domu. Może jakimś cudem coś zadziała. Szczególnie jak nie kijem go, to maczugą. Kurde, zaraz będzie czwarty poziom kija, a ja będę miał... Użyj. No, na razie nie. To nieważne. Rolnik szuka żony. Owijki skórzane. Czarna jagoda i chmiel umiem. Dobra, i teraz tak, pancerz. 67, 68, 69, 70. I tygodnik strzelby. Strzelba rurowa jakości 5. No i też nie poszło. Nie ma większego poziomu. Nie, tam taka zabawa z tymi... z tymi procentami. Powiem ci, bieda. Bez szału, bieda, no. Dobrze, to zrobiliśmy to. Nie wiem jak z czasem, bo ja mam godzinę nagrania. Nie wiem ile nam wyjdzie z tego odcinka. Czy jeszcze jesteśmy w stanie? Ja faktycznie miałem... No, bo ja nie nagrywam od początku. No właśnie, czy jesteśmy w stanie jeszcze zrobić tę szybką misję inwestacji? Ale to jest wybij ziomki. To szybka będzie wybitka i już i myślę, że to damy radę zrobić. Także widzimy się pod zadaniem. A, tą grzechotkę masz przy sobie może? Nie dałem ci jej. Nie, weź nie, to porównasz sobie za chwilę. A, ona się robiła w kuźni! No to nic. No, w kuźni się robi. Dzień dobry, jesteśmy na miejscu. Ten BJ Gas, słuchaj, to jest bardzo mała rzecz. Bardzo mała miejscowa. Ale może będzie safe, bo ostatnio w takiej miejscówce mieli safe jakiś. No dobra, zobaczymy. To co, jesteś już gotowy? Gdzie ty jesteś? A, jesteś, tak, też zrzuciłeś obok mnie. No. To co, włączam? No. Włączam. Infestation! To pewnie jak wyskoczą, to będzie jakaś masa... Co? Czemu to jest pierwszego poziomu? To będzie poziomu? Masakra. To będzie masakra. Nie, ale dlaczego to pierwszy poziom? To jakaś moja stara misja jest, czy nie? No brałem ją teraz chyba, nie? Drugiego poziomu. No, znaczy brałeś ją, jak jeszcze miałeś drugi poziom. No jest poziom misji, drugi, no. Ale wylosowało lokację poziomu pierwszego, także to jest ciekawe. Wiesz. To co? Chyba, jak widać. Coś wchodzisz pierwszy. Coś gdzieś to tylko. Dobra, na jest. Biega. O, jaka ekipa tam idzie. Cygłóweczka. Cygłóweczka. Do wody można wpaść. Masz tu wchodzić? Jeśli jedzenie widzę. Ło, jest zarażone, to coś dla ciebie. Dobra, już chyba będziesz widział, czemu to jest z poziomu drugiego misja. No, kurczę! Twoja. Ale dużo ich tu. Czemu oni biegną za mną? To jest coś czemu nowego! Tu jest jakiś nowy... Nie, dobra, on jest dziki. Że to nie ty jesteś! Ło, ja myślałem, gdzie że ty jesteś? Biegasz wokół mnie. Czemu uciekłeś? Biegnij na mnie! O, zawróć! Dobra, biorę. Ja mam te radioaktywnego moda, nie wiem, ja czy zainstalowałeś go. Z nimi walczysz. Nie, nie mam broni jeszcze. Myślałem, dobra, że ty z nimi walczysz i ja sobie tak. Nie, na zewnątrz byłem. Na zewnątrz byłem. Dawno żadna zębi. O, coś jeszcze chodzi. Ale to dziki grubas tu był, więc wiesz. No, tu się działo sporo. To idziemy dalej. Na razie. Jeszcze harczy gdzieś. No, musi jeszcze harczyć, to nie może być tak szybko. One tutaj siedziały! Dobra, one były tu. One tu siedziały, one tu muszę granat było rzucić. Nie, dam radę. Myślę, ja się tu dobrze bawię. Na spokojnie. Taka gruba poleciała. Cyk. No. Porozmawiaj z handlarzem, zobacz. Wyczyszczone, mówiłem, że szybka akcja. Szybka misja, szybka akcja. Coś tu jeszcze gdzieś harczy. Tylko. Nawet nie mamy zawalonych kieszeni jakoś mocno. O, tu. To ty? Nie, to gdzieś tutaj nie, coś harczy na zewnątrz. Trzeba wejść, no. Patrzę, czy tu coś jeszcze jest ciekawego do znalezienia. A no to, ale czekaj, no skoro to jest pierwszy jest poziom, to powinna leży być skrzyneczka chociaż jakaś, nie? No jakaś mała nagroda by się przydała. No właśnie. Tylko teraz pytanie... Automat, tak. Tu w ogóle też mówicie, że czasami można znaleźć fajne... O! Tu można znaleźć fajne, na przykład takie różne, jak one się nazywają, batony i różne jakieś napoje, które dają taki tymczasowy boost, na przykład tutaj mamy szybkość biegu 50% więcej przez 6 minut. Mega miazga, więc to na przykład na hordę by się przydało, jak bijesz taką mega miazgę i uciekasz, to dla ciebie idealnie. O, bardzo dobrze, że rozkładasz. Dystrybutor mogę, no już się bałem, że coś się stanie niedobrego. No. Jednocześnie to miejsce wygląda jakby nie skrywało żadnego. Chociaż nie wiadomo co na dachu jest, ale... A, no właśnie, dach jest! Jak wskoczyć na... Byłem no na dachu, i jest! Bieda.
Jest, dobrze, że dach sprawdziłem. O, kolejny luter. Gdzie ty jesteś na dachu, jak jesteś w środku? A że tu na dachu, żetonów, w środku, pobiorę. Tak. Rękawice zdobyłem, no słuchaj, na jakimś poziomie czwartym. To jest biurko. Rękawice górnicze na czwartym poziomie, nice. O, jest tam u góry jak coś. Zakażona skrzynia? No. Jo, ile tu jest amunicji? Ło, część pałki, to tobie zostawiam, ja biorę swoją amunicję. Zobacz, na górze jest skrzynia zakażona skrytka. Ja pasen gaz biorę. No, zaraz zobaczę. Ojej, pasen gaz, bieda. Puste drewno, zakażona skrytka. Ło, faktycznie. No ile tam amunicji sporo. Jest, no? A ty wszedłeś tam na górę jakoś? Do Magnuma zbieramy. No, po biurku. A, jednak. Ale wszystko tutaj obadałem. Tylko dwie skrzynki były tam? Tak mi się wydaje, że powinno być tylko dwie. Tak, góra to. No dobrze. Jeszcze rozłożę to w takim razie. Ja, szanowni państwo, zatem jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za kolejny odcinek z Seven Days to Die. Na szczęście udało się bez większych błędów już po tym pierwszym dniu. Mhm. Bo powiem szczerze, miałem trochę miałem zastanowienie mocne, czy... O, proszę bardzo, niesprawdzone. O, no i świetnie. Co tam masz? Maczugi, wyższy poziom. Maczugi. Ketchupowe chociaż? Ketchupowe jak najbardziej. Bałem się, że no położy nam to grę, ale na szczęście nie położyło. No, dzisiejszy błąd, który myśleliśmy, tak. Że w ogóle się już gry nie odpali, że straciliśmy save'a. No to już jakby słychać o tym było w poprzednim odcinku, ale tak, to jest nasze jedno nagranie cały czas, więc no mieliśmy ten problem i stracha, że kurczę, a co jeśli nie da się uruchomić koniec. Gry? No. Co by wtedy było? Chcielibyśmy kończyć serię. W smutnych warunkach. Pierwszy raz w takich byśmy chyba skończyli. Nie przedłużając jednak już bardziej, dzięki serdeczne Wielka Piona i do zobaczenia jutro u Korle. Cześć! Hej, hej. Nie ma staminy ani strzału! Strzał! Staminy ani strzał! Nie. Coś mnie bije! Au! Co to jest? Jest! Pies! Ci mordę lizał! To trzeba podpalić! O, ja myślałem, że ty biegasz wokół mnie!